proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś zapraszam Państwa do świata muzyki, a gościem moim i Państwa jest człowiek, którego naprawdę bardzo trudno w tym naszym pięknym mieście złapać, ponieważ podróżuje między Paryżem a Częstochową i w ogóle między światem a Częstochową. Gościem moim i Państwa jest Krzysztof Majchrzak. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Przyznam się Państwu szczerze, że to jest drugie nasze podejście do rozmowy, bo pierwsze z przyczyn technicznych się nie udało, więc... A szkoda, bo było bardzo treściwe, ale myślę, że drugie też będzie równie fajne. Zanim w ogóle o tym, co robisz i o tobie, to cykl rządzi się swoimi prawami. Częstochowianin. Urodzony w Częstochowie. Tak. Czystej krwi Częstochowie. Krzysztof, a ty masz jakąś taką wiedzę dotyczącą swoich dziadków, pradziadków? W ogóle ty wiesz, czym oni się zajmowali, co robili? Znaczy wiem, że przed wojną posiadaliśmy bardzo duże, na wschód od Częstochowy, ileś tam wsi i różnych i tak dalej. Czyli tego... ziemiaństwo, czyli tak, raczej tak, tu w tej hierarchii społecznej wyżej. Mój pradziadek był posłem na Sejm z ramienia PSL Piast. Ale PSL Piast, wiadomo, że po wojnie był traktowany jako największą reakcję, więc tereny przepadły, śladów własności nie ma, także to... Proszę, no to gruba sprawa, tak? Gruba, no. Przyznam się szczerze, że jesteś pierwszą rozmówcą moim, który biorąc pod uwagę swoich przodków, że oni tam jakoś tak, wiesz... No byliśmy tak, no po prostu spadek absolutny, a jeszcze do tego mój tato, który był, może ja przejąłem jego, bo był taki radykalny i trzymał się swojej linii, więc wiadomo, że to nie ułatwiało życia w tamtym systemie. Rozumiem. Bez wątpienia... Z czego jestem dumny, że taki właśnie oczywiście. Był. Bez wątpienia ty jesteś osobą, która w środowisku artystycznym, muzycznym jest kojarzona z gitarą basową. Jest kojarzona z legendą muzyki jazzowej, zespołem Tie Break. I też jest poniekąd kojarzona z tym, że to jeden z nielicznych, który wyjechał. No bo nie ukrywajmy, że ty jednak z tego PRL-u czmychnąłeś, nie? No tak, no czmychnąłem i... Który to był rok? W 88. W 88 zdecydowałeś się na migrację. Tak, tak, bo to już po kilku latach takich... tak, bo to wracając do Tajbreku, to jak sam wiesz, jestem współzałożycielem z Januszem, ale później, bo mieliśmy olbrzymie problemy, Tajbrek tutaj właśnie też z władzą ludową, bo ponieważ byliśmy niepokorni i na przykład nie przyjęliśmy nagrody od organizacji młodzieżowej, której przewodniczył, no, która była związana z PRL-em, więc znaczy, powiedzieliśmy po prostu, że nie chcecie od nich, że my od czerwonych nie bierzemy nagrody. No i to był początek jakby cenzurowania, czy... To no, wyłączanie mikrofonów podczas koncertów, bojkotowanie nas przez agencję artystyczną Pagard. To bardziej to była agencja ubecka niż artystyczna, ale to już tak. Ci panowie z pewnością w tej chwili zmienili koszulę i inne chorągiewki, no ale to też jest inny temat. Także zdecydowałem się w 88 po wielokrotnych, bo ja tu miałem po prostu blokadę absolutną na wyjazdy, na czarna lista i mówiono mi, że nigdy nie wyjadę. Znalazłem możliwość, żeby wyjechać i znalazłem się we Francji. Dobrze, o tej Francji to za chwilę porozmawiamy, bo mnie interesuje jak gdyby początek tego, że ty zapałałeś taką miłością do gitary basowej, bo ja z tego co pamiętam wyczytałem, że u ciebie dość późno obudziła się ta miłość. Jakbyś mógł, co było przyczyną, co się stało takiego, że ile ty miałeś lat, kiedy nagle, nie wiem, no poczułeś, że to jest ta twoja droga? Więc spróbuję chronologicznie. Grać chciałem zawsze,
No. To nawet tak między nami mówiąc, gdy byłem bardzo mały, chciałem grać na akordeonie. Instrument, którego nie mam średnio, ale znam kilku wybitnych muzyków, z którymi grałem akurat. Grałem z Davidem Benitucci we Francji, wybitny akordeonista. No, no to można uznać, że jak się słyszy takiego muzyka, to jest to inny instrument. No ale także tradycje u mnie były, bo moja mama wybitnie uzdolniona wokalnie i tylko jej mama, babcia zabroniła jej wyjazdu Częstochowy, żeby mogła rozwijać swoje talenty i tak dalej. A mój wujek, brat mojego taty, był śpiewakiem operowym i wspaniały tenor Mieczysław Majchrzak, który też kariery sobie, z kolei on wrócił do Częstochowy, żeby się opiekować swoją mamą i tak dalej. To są takie już może szczegóły. Mhm. Czyli jakieś tradycje u mnie muzyczne były. Ja myślałem o graniu, teraz wracając do mnie. Myślałem o graniu, ale miałem też inne pomysły na życie. Na przykład, pierwsza rzecz. Począwszy od tego, że byłem matematykiem, byłem w klasie matematycznej w Liceum Sienkiewicza, specjalnej klasie dla matematyków. I myślałem początkowo o studiach matematycznych. Później to przeszło, więc plan był, żeby może prawo albo etnografię, bo interesowałem się Lewistrosem. Tylko że na przykład zdawałem do Krakowa i nie zostałem przyjęty, bo się pomyliłem z etnografią. Gdy mnie zapytano, co mnie interesuje, ja zacząłem mu o Bali opowiadać Lewistrosie. Mówi, nie, proszę pana, to tutaj my to się etnografią Słowią się interesujemy. To mnie to, nie mówię, żeby to nie było interesujące, ale akurat ja na tamtym etapie czego innego poszukiwałem. Także miałem różne pomysły, a wciąż myślałem o muzyce. Także tutaj w Częstochowie wiedziano, gdzieś tam, nie miałem instrumentu, ale pogrywałem gdzieś na gitarze. Pamiętam, że w liceum jakiś był zespół, to tak było fajnie grać na gitarze przecież. Mm-hmm. Ale nie ćwiczyłem, nie grałem i tak w sumie, mogę powiedzieć, marudziłem różnym moim kolegom, że już wiedzieli, że ja chcę grać. I Jacek Olszewski, jeżeli się nie mylę, nie pamiętam dobrze nazwiska. Kiedyś wtedy nie było telefonów komórkowych, oczywiście tu młodzieży mówi, że komórkowych nie było stacjonarnych. Tak, przecież w ogóle, tak. W tamtym czasie to się czekało na stacjonarne 25 lat i to jeżeli w ogóle ktoś miało układy. Jeżeli miał układy, także to układy i tak dalej. I ja wtedy przyszedł do mnie i mówi, to było chyba w koniec stycznia, początek lutego, mówi, słuchaj, mówi, w szkole muzycznej zwolniło się miejsce na kontrabasie. Tylko musisz przyjść i muszą sprawdzić, czy słyszysz, czy w ogóle się... Profesor Paweł Aksamit, on mnie przesłuchał, bardzo wspaniały profesor. On mnie przesłuchał, no już, to bierzemy się. Więc ja tak się wziąłem do pracy, nawiasem mówiąc, wtedy poznałem 21 lat. Czyli miałeś 21 lat, jak po raz pierwszy wlądowałeś w szkole muzycznej. Tak. Tam zresztą, nawiasem mówiąc, poznałem Janusza Iwańskiego, który też był na kontrabasie, nawiasem mówiąc. Fantastycznie grał na kontrabasie klasycznym, o czym Państwo pewnie z pewnością nie wiemy. Tak? Bo on wylądował z kolei na kontrabasie, tak, gdyż uznano, gdy miał 17 lat, że jest za późno, żeby już na gitarze. No, więc wiemy sami, tak. No, prawda? Jaki to jest gitarzysta. Ale tam się poznaliśmy i ja zrobiłem pierwszy stopień, czyli 4-letni stopień, zrobiłem do czerwca. Przez kilka miesięcy. Także pracowałem jak szalony, to było od rana do wieczora i granie. No i także tam w tej szkole muzycznej właśnie z Januszem, to było tak, bo Janusz był już naprawdę super gitarzystą, ale jeszcze był zielony, jeżeli chodzi o znajomość jazzu. Tak dopiero wchodził, poznawał. To było bardziej muzykę rockową. Tak. Wcześniej bardzo dobry zespół. Tak, zresztą to taki rewerberator, znany zespół. Ja z kolei byłem absolutnie zielony w muzyce, znaczy w graniu na instrumencie, bo przecież to początkowałem. Natomiast miałem dużą kulturę muzyczną, bo już... Osłuchany byłeś. Osłuchany, Davis i tak dalej. Także to nasze spotkanie było bardzo, było fantastyczne, dlatego że ja z jednej strony znałem
Tak. Co on bardzo szybko poznawał, a ja z kolei bardzo szybko wyruszyłem w nadrabianie, w poszukiwaniu straconego czasu, że tak powiem. Ja ci powiem, że przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, ale jak kiedyś rozmawiałem z Jankiem Młynarskim i zapytałem, co jest ważniejsze, czy technika, czy osłuchanie, to on mówi, że osłuchanie, że jak gra z muzykami, którzy mają dobrą technikę, ale nie mają szerokiego spektrum, nie są osłuchani muzyką, to jest ciężko, a jeżeli gra z muzykami, którzy nie do końca jeszcze ten warsztat mają, ale są osłuchani, to jest zupełnie inna historia. Oczywiście, bo absolutnie się zgadzam z tobą, ale wiadomo, że technika ułatwia wysławianie się, prawda? To jest podobnie jak rozmowie, jeżeli mamy większe słownictwo słów, to możemy ładniej to poprowadzić. Prawda? Tak. Jeżeli mamy większy zasób muzyczny, czyli techniczny, to łatwiej przekazać. Jest to, co w głowie, to co się usłyszało. No ale Krzysiu, że tak wchodzę w zdanie. Proszę jest bardzo. 88 rok i co? No nie wiem, ty pakujesz plecak i co? I opuszczasz tą Częstochowę i jedziesz w nieznane? No wiesz, bo ja mam... Jak to wyglądało? Jak ten twój wyjazd, to bo, co? Ktoś cię zaprosił, coś... Wiesz... Nikt na mnie nie czekał. Nikt? Nikt. Nikt. Nikt na mnie nie czekał, to był wyjazd. Myślałem o Szwecji, którą znałem troszeczkę, bo w okresie, tym krótkim okresie takiej wolności, solidarności udało mi się być w Szwecji. Ale nieszczęśliwie wróciłem przed wybuchem stanu wojennego i tak, no. I tutaj tak zostałem przez te kilka lat takich, których nie żałuję, bo właśnie wtedy z Tajbrekiem bardzo ciekawe rzeczy do 83 roku. Zrobiliśmy ale później już postanowiłem, że no tylko, że to trwało kilka lat, żeby się udało. A tam wylądowałem z basówką, z gitarką basową i plecakiem i kilkoma dolarami. Proszę cię, i tak? No. I co? I nie miałeś jakiegoś lęku? Nie bałeś się? Wiesz co, to chodziło o takie zmierzenie się też, zmierzenie się i ja myślę, że z jednej strony, bo to były chyba dwa powody. Ten jeden powód to, że miałem dosyć tego, co tu się działo. Nie wiadomo było, co będzie dalej. Czy tak się, wiesz, na szczęście poszło w takim kierunku, ale wtedy nie było. Często teraz tak, nie będziemy o polityce mówić, ale często, bo jestem teraz częściej w Polsce, gdy słyszę, tu się mówi, że tam 89, my wtedy naprawdę nie wiedzieliśmy, co się może wydarzyć. Teraz już ludzie zapominają. Tak. Już zapominają, że ten okrągły stół to było wielkie wydarzenie i może tam jeden, ten czy tamten, może nie był taki jasny, prawda? Ale w Rumunii Ceaușescu domagał się interwencji, NRD-owcy domagali się interwencji, przecież w Polsce. Wtedy już Gorbaczow chyba był 88, on nie bardzo chciał, ale miał naciski, także to nie wiadomo było, jak się potoczy. To, to tak dla młodzieży też, bo ja to przeżyłem, ja byłem wtedy. Także żeby wyjechać, także jedna rzecz to, a druga sprawa, ja straciłem tatę bardzo młodo, miałem 18 lat, w takim okresie, kiedy młody mężczyzna potrzebuje starcia tak z rzeczywistością, tą rzeczywistością taką to jest ojciec, bo mama ma inną rolę, wiadomo. Moja mama wspaniała, wiadomo, bo ja mam dwóch braci, także, ale brakowało takiego starcia z życiem, tak, wtedy, kiedy że ktoś mówi nie i tak dalej, więc tak ten wyjazd tak w ciemno, do tego nie znałem francuskiego, znałem angielski. Także ten angielski mi się na niewiele przydawał. Francuzi nie lubią, mają duży szacunek do swojego języka. No właśnie, to jest to, czego bym życzył nam, Polakom, żebyśmy tak szanowali nasz język, piękny język i nie wtrącali wciąż jakichś PR-ów, jakieś inne, że mamy polskie odpowiedniki. I tak. Takie public relations. Sorry, no, tak, no, nie można było powiedzieć przepraszam, prawda?
No, ale to już dalej. Krzyś, jest ta Francja, wysiadasz, nie wiem, z tego pociągu, czy z tego autobusu, z tą basówką, z tym plecakiem. No samolotem przyleciałem akurat. No okej, okay. No z tego samolotu i co? I co się z tobą dzieje? Co, idziesz do klubu jazzowego i mówisz, że chcesz grać tutaj, że jesteś basistą? No pierwsza rzecz to trzeba było znaleźć, no. Zamieszkać. No oczywiście, no wiadomo, no i co? I od razu muzyka? Udało nie, się? Nie, no przede wszystkim poznałem Erika, jadąc stopem, który nas zabrał stopem. Okazało się, że on gra na gitarze basowej. Aha, przypadek. Przypadek, ale gra tak troszeczkę, tak. Mhm. No i że ja basista i tak dalej, więc zaprosił i pierwszych kilka miesięcy u niego. Mhm. Później znalazłem, nie będę ukrywał, że zgłosiłem się o azyl polityczny wtedy. Tak. Który potencjalnie miałem przyznany. Bo gdy opowiedziałem tutaj różne moje historie i wzywania do trójkątów, no to dużo można by opowiadać. Te odmowy paszportów te wszystkie historie z zespołami, które nam nie pozwolono wyjeżdżać, wyłączano mikrofony i w ogóle. Także potencjalnie tak, ale no, trzeba było z czego i żyć, tylko nie masz przyznanego, to więc. Tak. Więc pracowałem przez. To była wspaniała nauka taka pokory, taki, w magazynie guzików, tam gdzie poznałem, co to jest też kapitalizm, bo magazyn guzików pretendował do wytwarzania guzików, a to były guziki sprowadzane z Chin, które trzeba było przepakować. No to tak. I wtedy już od razu wiedziałem, że wyjeżdżam z komuny, ale kapitalizm to też jest wielka ściema. Wielka ściema. To nie jest tak, jak nam się wydawało wtedy, że, to, że my to uczciwie ludzie się dorabiają pieniędzy, pracując ciężko. Nie, to nie tak. Nie. To tam, te mity amerykańskie XIX-wieczne to już. Tak, że od Pucybuta do. Nie, no w tej chwili kapitalizm. No, mam nadzieję, że ten kapitalizm, zresztą we Francji już o tym się mówi, że to już jest koniec tego cyklu, tego kapitalizmu neoliberalnego, w który niestety my wpadliśmy zupełnie tak po uszy i będzie trzeba z kilkanaście lat, żebyśmy z tego wyszli, no ale to są moje refleksje po moich 30 latach we Francji. No ale czy ty jako Polak tam na początku, no bo ty już w tej Francji jesteś zadomowiony bardzo mocno. Aha. No bo to jest jakby nie patrzeć 30 lat tam jesteś. Czy ta pierwsza faza jak gdyby pobytu, te pierwsze lata, to ty odbierałeś, no nie wiem, że na przykład uważali cię za kogoś gorszego? Nie, wiesz o co mi wręcz chodzi? Wręcz lepszego? Lepszego, tak. Czyli Francja, bo tutaj też chciałbym obalić panującą opinię w tej chwili, że my to mamy się przyjaźnić z Ameryką, która nas sprzedała w Jałcie, a wrogiem naszym, że są Francuzi. No. To jest nieprawda. We Francji, jak mówisz, że jesteś Polonez, że jesteś Polak, to jest prawdziwy Europejczyk, ich brat. Proszę, poważnie? Oczywiście. Czyli jest szacunek do... Jest olbrzymi, bo dla nich to jest kilkaset lat jednak. No tak. Różnych związków. Oni mają też olbrzymie wyrzuty sumienia za II wojnę światową, ale trzeba, tutaj mało wiemy, ale oni mają traumę jeszcze do dzisiaj po I wojnie światowej, także to jest, to skomplikowana była ta druga, no to łącznie z tym, że szedłem do prefektury, szliśmy do prefektury, bo ja wtedy byłem z moją partnerką, to gdy my przychodziliśmy, to biegli po krzesełko, żeby tutaj, bo państwo są z Polski, to żeby się... No jak fajnie. Nie, naprawdę. Tak? Na pracy zresztą, no bo żeby z czegoś żyć też, no znalazłem pracę w tym magazynie w guzików, ale to też mnie przyjął dlatego, że jestem Polakiem, dlatego, przyjął, musiałem wykazać się przez 3 miesiące, być w konkurencji z kimś innym, z Francuzem, ja nie znając francuskiego, pracowałem jak szalony. No. Nawiasem mówiąc, w tym magazynie guzików proponował mi, żebym został dyrektorem. Tak, chciał mi zapłacić studia zarządzania i tak dalej. Z tym, że
po półtora roku zrozumiał, że ja, że ty jesteś, że jestem artystą. Krzysztof, zaglądając w twoje CV, mam to na myśli internet, jest, no i ono jest naprawdę imponujące. To ja nie będę tutaj przytaczał, z kim ty nie grałeś, bo to jest cała plejada wybitnych muzyków, ale powiedz mi, bo to jest tak, z tego magazynu Guzików. Ja jednocześnie szukałem grania. Tak, cały czas. Tak, bo to była praca, ale wieczorami coś trzeba było robić. W pociągu musiałem dojeżdżać 30 kilometrów, także to było do miejsca, gdzie mieszkałem, także ćwiczyłem sobie slap na przykład bez basu i różne rzeczy, bo to można wizualizować, wiesz, można się ciągle rozwijać i szukałem kontaktów, szukałem także już bardzo szybko, bo w 90 roku Już pierwsze grania i to potoczyło się bardzo szybko, bo pojawiłem się, ja w Lionie wtedy mieszkałem, pojawiłem się tam na scenie i no, nie chwaląc się, wszyscy chcieli grać ze mną. Proszę. Także był moment, że grałem z 9 zespołami jednocześnie. Proszę tak, się, tak? Tak, tak. I co, już od tego 90 roku już nie, tylko muzyka. Tylko muzyka. Tylko muzyka. No to super. Tylko muzyka. To gratulacje. No, dziękuję. No ale to jest też kwestia talentu, też kwestia pracy. To nie są rzeczy. A to było olbrzymie. To nie są rzeczy, które leciutko przychodzą. A nie, to walka była. To była walka, nie? Walka o wszystko. Przecież to nie jest tak, że się jedzie tam i ktoś na ciebie czeka. Szczególnie, że mnie odmówiono azylu. Odmówiono mi dlatego, zresztą słusznie, no bo w Polsce już się zmieniło. Zmieniło i nie było zagrożenia. Oni uznali, że już w tej chwili sytuacja jakby się... z czego się cieszę, że także się zmieniło. Może nie wszystko tak się zmieniło, jak sobie życzyliśmy, no ale to czas pokaże jeszcze, jak to będzie. Jak to będzie. A wtedy... Więc szukałem, no to tak, ja pamiętam z 9 zespołami, nawet doszło do tego, że któregoś, jest takie święto muzyki, to grałem chyba 5 koncertów, jeden po drugim, to była organizacja, bo z jednego do drugiego mnie przewozili, czy sprzęt był przygotowany, bo tam od rana do wieczora się gra koncerty, to jest tego 1 czerwca, jako święto muzyki. No ale też byłeś, nie wiem czy jesteś, ale byłeś dyrektorem jakiegoś studia, tak? Wiele rzeczy się pojawiło, więc... No później już w 92 na wielkie festiwale, o czym tutaj, no wtedy nie było internetu, więc nie podawał informacji. Tak. No grałem na przykład w Montrealu, Jazz Montreal, to jest olbrzymi festiwal, gdzie niewielu polskich artystów się pojawiało, a my graliśmy na głównej scenie, a na drugiej głównej grał Elvin Jones wtedy jeszcze. No, proszę cię. Także to 9000 osób i tak dalej. Wspaniały koncert z muzykami francuskimi. A później miałem dużo różnych rzeczy. Miałem też okres taki bluesowy z bardzo dobrym. No to też taką anegdotkę opowiem, bo w 91 czy w drugim grałem na festiwalu Jazz Avien, to jest olbrzymi festiwal pod Lyonem. I grał przed nami zespół bluesowy. I moi koledzy tak słuchają ten zespół. A my nie wiedzieliśmy nawet, kto to gra, tylko mówił, ale grają super. A wy w Polsce to macie takiego bluesa. Ja mówię, słuchaj, no bluesa to mamy i jazz, i blues. Tak nawiasem mówiąc, jadąc do Lyonu, bo Paryż jest kosmopolityczny, ale w Lyonie to nie bardzo wiedzieli, że tutaj taki poziom jest muzyki. No. W sumie tak trochę, ja byłem takim ambasadorem i w pewnym sensie tak. I zaczęli się interesować. Wielu muzyków, teraz jest duża wymiana z muzykami rockowymi i jazzowymi i tak dalej. Ale ja wtedy, przepraszam, bo tak dygresję, słuchamy i mówię, no rzeczywiście fantastycznie grają. I patrzę na program, bo tak nie sprawdzaliśmy. No, a to polskie nazwisko. Tam grał Tomek Dziano, którego tutaj Państwo często mieli przyjemność poznać i okazję, bo zagraliśmy tutaj kiedyś taki pamiętny koncert, chyba to był w 2001, w międzynarodowym składzie właśnie. Przyjechałem z Tomkiem, przyjechał mój ulubiony perkusista z Francji, Filip Pibon Garcia i Janusz Imański. Taki zagraliśmy koncert, rewelacyjny koncert wtedy, nawiasem mówiąc.
No i właśnie jak to się stało po koncercie powiedzieliśmy, zagramy i po koncercie zaczynam rozmawiać z wokalistą. On też był zaskoczony, że tu pan... Znaczy, że tak. No i on chyba dzięki temu tak, znaczy nie chcę sobie tutaj wszelkich, bo on chyba miał ochotę, ale tak uznaliśmy, że może zrobimy. Coś razem. No, kapelkę bluesową. A to ja nigdy nie myślałem, żeby grać bluesa, bo jestem bardziej bliżej muzyki współczesnej niż bluesa, ale uważam, że poznać te korzenie, to jest frajda. Szczególnie, że to my, wreszcie z Tomkiem też tylko minutkę, graliśmy bluesa otwartego, to był taki typu Johnny Hooker, czyli z długimi improwizacjami, to nie był blues taki ten klasyczny, tylko to był, ja nazywam blues modalny, taki, gdzie było miejsce, później zresztą zaprosiłem saksofonistę z Kanady, także my graliśmy. No a z tym zespołem bluesowym graliśmy wszystkie wielkie festiwale i kiedyś na Nancy Jazz Pulsation, to jest taki olbrzymi festiwal tam w północy Francji, reprezentowaliśmy wręcz Europę, dlatego że byliśmy jedynym zespołem europejskim bluesowym. Z wszystkich występujących. Tak, bo my graliśmy w takiej grupie z Marvin Wright, z Magic Slim, z którym nawiasem mówiąc zagraliśmy koncert. To był taki najważniejszy, już niestety nieżyjący gitarzysta z Chicago. I Lucky Peterson, który w tej chwili jest bardzo znany wśród bluesów. I także miałem taki troszeczkę też przerwnik, ale to jednocześnie grając moje... Bo wtedy też... No właśnie, ale bo myśmy, my zanim zaczęliśmy, proszę Państwa, nagrywać ten wywiad, to ja się zwróciłem, czy zapytałem Krzysia, czy on jest muzykiem jazzowym, a ty powiedziałeś, że nie jesteś muzykiem jazzowym. Nie jestem muzykiem jazzowym. Nie jesteś. Nie, jestem muzykiem. Jesteś muzykiem. Muzykiem. Mhm. Który od czasu do czasu gra jazz. Znaczy, bo są, nie, to są tak, to są elementy są jazzu. Elementy jazzu są w tym oczywiście, z tym, że ja od początku i to było zarówno w Daybreaku, jak i później w Lepieryncie, bardzo ważnym zespole, który powstał w 1994 roku, kiedy ja już byłem we Francji, ale Henryk Gębalski i Michał Zduniak, wciąż była korespondencja. I kiedy będziemy grali, kiedy coś zrobimy wspólnego. I tak to, że w 1994 roku doszło do naszego spotkania, z czego powstał wspólny Lepieryn, którego w tej chwili jest 25. rocznica, nawiasem mówiąc. Do którego później dołączyli muzycy amerykańscy i nagraliśmy cztery płyty. Tak, to taka była dygresja, ale w tryjową i trzy płyty, które wyszły w Stanach Zjednoczonych. A teraz przygotowujemy dwie płyty, ale to może już niedługo będą informacje. Dwie płyty Labiryntu nagrano. Jedna nagrana już niedługo 20 lat temu. Natomiast tutaj zagraliśmy koncert Gaudemater. Tak. Do koncertu tego zaprosiliśmy Janusza Iwańskiego, także i Janusz miał inteligencję, żeby nagrać to. Adaś Celicki nagrywał, ale zobacz, jak to jest znajomość czy przyjaźń z początków edukacji muzycznej. Iwański na kontrabasie, ty na kontrabasie. I zobacz, tyle lat mija i wy się gdzieś tam na tej scenie jednak spotykacie. Spotykamy się, oczywiście. Że to jest piękne, to jest piękne. Krzyś, czy ty w ogóle liczyłeś, ile ty płyt nagrałeś? Masz tą wiedzę taką? Tak, przede wszystkim. No bo ty jako matematyk z zamiłowania powinieneś przynajmniej w tej statystyce, w tej buchalterii to mieć... No właśnie, statystyka to jest kiepska. Tak? Ja myślałem bardziej o tej matematyce poetyckiej. Zupełnie. Ile nagrałem? Nagrałem dużo. Jest dużo płyt właśnie niewydanych. Mhm. Jedna z płyt, którą planuję wydać w tym roku, już rok temu już nagrałem, to jest moja płyta solowa. Bo wydałem płytę solo w ubiegłym roku we wrześniu, ale to z nagraniami sprzed kilku lat. Aha. Wydałem też w ubiegłym roku płytę w duecie z drumonautą Hekat, która była nagrana rok, ale ta moja płyta, na którą czekam, nawiasem mówiąc, miałem w tym tygodniu być w Warszawie. Bo w Warszawie są zainteresowani wydaniem, ale ze względu na konferencję o Iranie bez Iranu
Postanowiłem nie jechać, bo skomplikowane są. Żeby tam się przemieszczać. Tak, tam przemieszczać. A także to jest, także jedna płyta niewydana to jest ta. Mówię o niewydanych, ale niedługo będzie wydana. Dwie płyty, które niedługo będą wydane, to jest ta właśnie Labiryntu z Januszem. Inna płyta, którą nagraliśmy 10 lat temu, to była ostatnia nasza sesja z Michałem Zduniakiem, którą nagraliśmy z Henrykiem Gębaskim i z Andrzejem Chochołem, to jest gitarzysta, jego przyjaciel też, z którym się przyjaźnił, Michał Zduniak. I także mamy nadzieję też wydać to w tym roku. Z innych płyt niewydanych to jeszcze mam płyty, które nagrałem z Calvinem Westonem i z Harry Trendel, która... Proszę, to powinna... wszystko przytłaczam. Także jeszcze jest kilka takich jeszcze płyt, które nie zostały wydane, a wydanych jest kilkanaście. Także... Ale z 50-60 może nie, być? Nie będzie. Nie. 50-60 nie, dlatego że ja wolę mniej. Ale jakość. Ja jestem dosyć tak... Już troszeczkę mniej, bo wiem, że w pewnym momencie trzeba uciąć. To szukanie doskonałości, to w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć, że to może nie jest doskonałe, ale to jest... Dobrze, Krzyś, ty podróżujesz między Paryżem a Częstochową. To jest w tym cyklu takie pytanie, które każdemu zadaję. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Ja wiem, że ty masz z racji tego, że jesteś tam, a tutaj jesteś gościem, możesz mieć trochę inne patrzenie, ale jak tak przyjeżdżasz, czy jak na obecną chwilę postrzegasz Częstochowę, to no nie wiem, podoba ci się to miasto? Jak w ogóle, jak odbierasz Częstochowę? No wiesz, to jest emocjonalnie wiadomo, że to jest tak jak... Wiesz, tutaj się urodziłem i zawsze to będzie miasto, gdzie się urodziłem. Wiadomo, że emocjonalnie zawsze muszę, znaczy nie muszę, po prostu kocham to miasto. Jest to miasto bardzo, to jest miasto paradoksów. Miasto paradoksów. Dzięki tym paradoksom jest tak dużo wspaniałych artystów tutaj. Ja myślę, że bo to często tam, gdzie może jest może mniej ciekawie, bo ta Jasna Góra to niestety, to tak ja uważam, że no, mogliby się troszeczkę dzielić tymi pielgrzymami z Częstochową, a nie tylko korzystać z Częstochowy. I tutaj, zresztą nie bez powodu, ludzie tak głosują, jak głosują, bo mają blisko widzą to, co się dzieje. Także no, dla mnie miejsce to są ludzie, przede wszystkim, a znam mnóstwo wspaniałych ludzi, utalentowanych, ludzi, z którymi mam ochotę robić jakieś projekty, także mogę tylko powiedzieć, że że nie wszystko tak jest w tym mieście, jakbyśmy sobie życzyli, no to niestety to jest zasługa władz sprzed iluś tam lat, kiedy rzeczono się województwa, myśląc o drogach krzyżowych, w alejach i tak dalej. No taka jest prawda. I gdyby Częstochowa została województwem, uważam, że mogłaby się jeszcze też ekonomicznie inaczej rozwijać. To są... No ten podział pieniędzy przede wszystkim. Oczywiście, że tak. To jest rzeczywiście pieniądze... Prawda? Wiadomo, że co innego jest dla miasta powiatowego, a co innego właśnie jest dla miasta wojewódzkiego. Ranga miasta powiatowego niestety spada, wtedy wielu inwestorów, tak przypuszczam, wycofało się stąd, przeniosło. To mnie boli na przykład. Rozumiem. To mnie bardzo boli. Ja, chociaż widzę, że od kilku lat coś tam się rusza. Bardzo się rusza. Bardzo się ruszyło. To, uważam, że te nowe władze. Tutaj może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale uważam, że prowadzą politykę bardzo dobrą dla miasta, że jednak jest myślenie o mieście przede wszystkim. Inwestycje. O ludności. Dokładnie. Wiele rzeczy się robi. Nie jest tak dokładnie, więc nie chciałbym wnikać w jakieś szczegóły, których nie znam. Adamo, także... Krzysiu, na koniec już, bo wywiad rzeka jest, ale akurat powiem ci, że jesteś rozmówcą, z którym chciałem dłużej porozmawiać. No, dlatego, bo no, powiem ci, że no, z kim jak z kim, ale z takim basistą to jeszcze nie rozmawiałem. Czego życzyć na koniec? Dla ciebie tak. Co
co, no, czego życzycie? O, co wiesz co, zdrowia i zawsze takich wspaniałych spotkań jak z tobą. O, to dziękuję bardzo. No to tak, przede wszystkim zdrowia. Jak najdłuższej działalności artystycznej, muzycznej w tym, co robisz. Dziękuję. No i co, no proszę państwa, cóż ja mogę powiedzieć? Gościem moim i państwa był światowej sławy basista. Człowiek, który nagrał kilkadziesiąt płyt z przeróżnymi wielkimi artystami z całego świata. Rozkraczony trochę między Paryżem a Częstochową. To wspaniale robi. Krzysztof Majchrzak, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Możemy tam pomachać. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Pa, pa.